Cześć, jestem Zosia ze Skalnika. Dzisiaj pokażemy Wam, jak się wiąże podwójną ósemkę. Podwójna ósemka to absolutnie podstawowy węzeł stosowany w asekuracji. Jeżeli w ogóle myślicie o tym, żeby zacząć się wspinać, najpierw musicie się nauczyć go wiązać. Zabieramy się do roboty! Żeby zawiązać podwójną ósemkę, łapiemy za koniec liny i odmierzamy ją na długość ramienia. W tym miejscu wiążemy pierwszą ósemkę, w taki sposób. Następnie przeciągamy końcówkę liny przez oba mocowania łącznika. Zaczynamy zawsze od góry, żeby nie pominąć przez przypadek tego punktu. Gdy niechcący pominiemy dolny, przy odpadaniu szarpnięcie liny nie wywróci nas do góry nogami. Teraz wolną końcówką liny podążamy za ósemką, która już powstała. Zaczynamy od miejsca bliższego uprzęży. Wolna końcówka wystająca z węzła powinna być nieznacznie dłuższa niż szerokość pięści. Sprawdzamy, czy węzeł się zaciska lub nie jest zbyt luźny i gotowe. Tak zawiązany węzeł zapewni Wam bezpieczeństwo, więc póki co ćwiczcie, żebyście potrafili go zawiązać. Nawet wyrwanie z najgłębszego snu. Tymczasem do zobaczenia w skałach. Cześć!